Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Temat bardzo gorący i aktualny, wojna cywilizacji. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać gości naszego dzisiejszego spotkania. Z nami jest ksiądz profesor, doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Księże profesorze, witam niezwykle serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, także bardzo serdecznie witam. Pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Witam panie profesorze, pozdrawiamy Poznań. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, także Katolicki Uniwersytet w Lublinie. Pozdrawiamy Lublin, panie profesorze. Szczęść Boże, witam serdecznie. Wojna cywilizacji. W ostatni czwartek Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie, w którym powiedział bardzo jasno, że przesłanka eugeniczna z ustawy dotyczącej dopuszczalności aborcji z roku 1993 jest niezgodna z konstytucją, która jest z roku 1997. I się zaczęło. No właśnie, co się zaczęło? Ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz. Zaczęła się rewolta. Rewolta, która najpierw przekłamuje pewną rzeczywistość, ponieważ próbuje przekonać społeczeństwo, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest właściwie stanowieniem jakiegoś nowego prawa. I tutaj padają zarzuty, że Trybunał się nie konsultował, czyli że jak gdyby złamał zasadę demokratycznej konsultacji, demokratycznego poszukiwania konsensusu. To jest oczywiście nonsens, dlatego że rolą Trybunału nie jest ustanawianie prawa, tylko stwierdzanie zgodności istniejącej ustawy z istniejącą konstytucją. I Trybunał orzekł to, co po prostu jest logiczne. Jeżeli konstytucja stwierdza, że przysługuje każdemu człowiekowi w Polsce prawo do życia, a ustawa aborcyjna wyklucza to prawo dla dzieci o stwierdzonych bądź przewidywanych wadach eugenicznych, no to w takim razie po prostu jest to niezgodność. Jest to niezgodność ustawy z konstytucją i to orzekł Trybunał. Ale oczywiście, że na bazie tego orzeczenia rozpoczęła się faktycznie ogromna rewolta, która przybrała znamiona wojny cywilizacyjnej, bo jest rzeczą oczywistą, że przecież można bardzo prosto, używając odrobiny rozumu i racjonalności, dojść do stwierdzenia, że Trybunał wykonał to, co należało do jego roli. Tymczasem okazuje się, że mamy tutaj do czynienia z zarzutami, które po pierwsze oczywiście są atakami na sam Trybunał, dalej są atakami na ugrupowanie rządzące, ale ostatecznie stają się podważaniem zasad naszej cywilizacji, cywilizacji zachodniej, cywilizacji humanistycznej, cywilizacji przede wszystkim chrześcijańskiej. I stąd właśnie okazało się, że jest bardzo krótka droga od Trybunału do ataków na Kościół, naruszania przestrzeni sakralnej, czego do tej pory w Polsce nie było miejsca, czego nie było miejsca nawet w okresie komunistycznym. Pan profesor Mieczysław Ryba, panie profesorze, konstytucja ta sama, czy ta konstytucja teraz dla środowisk lewicowych, liberalnych, tych osób, które manifestują, wychodzą na ulice miast, dopuszczają się czynów bestialskich, jest w dalszym ciągu tą samą konstytucją, bo mamy także przekazy, które podważają wiarygodność Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj niektóre stacje liberalne, lewicowe mówią, że to już nie jest Trybunał Konstytucyjny, tylko to jest Trybunał pani Przyłębskiej. No tak, no muszą w jakiś sposób wyjść z pułapki, w którą sami zabrnęli, bo jeszcze do niedawna twierdzili, że konstytucja jest praktycznie religią. Chodzili z koszulkami z napisem konstytucja, natomiast dzisiaj muszą twierdzić, że wyrok Trybunału, zresztą oczywisty i logiczny i powiązany z tymi wyrokami jeszcze za czasów Zolla, dotyczącymi ochrony życia, więc absolutnie nic tu nowego.
No ale muszą twierdzić, że to jest trybunał fałszywy, ponieważ wybrany przez prawicę, w związku z czym jego orzeczenia są nieważne, co oznajmił też publicznie Borys Budka. No ale to jest od strony takiej rzeczowej nie do utrzymania, więc pamiętajmy, że te kobiety, czy te grupy rewolucyjne, które się zawiązały, one idą o wiele dalej niż tylko ta kwestia związana z tak zwaną aborcją eugeniczną. W istocie uderzenie w Kościół zaraz miało coś zamanifestować, to znaczy, jak one właśnie stwierdziły same, robimy rewolucję i tu jest tylko pretekst tak naprawdę. Tak naprawdę rzeczywiście chodzi o wywrócenie całego dotychczasowego porządku publicznego, porządku społecznego i całej kultury opartej o chrześcijaństwo. Znaczy, diagnoza jest dosyć taka precyzyjna. Jeśli chcemy zapytać się, co jest główną osią wszystkich procesów kulturowych, w których uczestniczymy od tysiąca lat, no to bezwzględnie jest to chrześcijaństwo, jest to religia. Ona jest swornikiem, spaja procesy kulturowe, więc jeśli ktoś chce wywrócić to wszystko do góry nogami, szczególnie porządek etyczny, w tym porządek prawny, ale dalej wychowanie i tak wszystko za tym idzie, to trzeba uderzyć w religię. No, w socjalizm, czy ten neomarksistowski socjalizm, który oni reprezentują, czy oni, w istocie ma aspirację bycia nową religią, w związku z czym uderzenie w konkurencję jest dla nich bardzo ważne. Znaczy, problem jest taki, nie tyle prawny już w tej chwili, bo na gniwie prawnej to naprawdę trzeba by zanegować ten trybunał, zanegować tę konstytucję, tylko problem jest już szeroko rozumianej rewolucji kulturowej, którą pewne ośrodki i w krajowe, i zewnętrzne starają się animować na wzór tego, co się działo w 60-tych latach, w 68 roku w krajach zachodnich i co wywróciło cały porządek społeczny i cała świadomość ludzką i obyczaje i tak dalej. Wiele instytucji, które znano kiedyś jako tradycyjne, od rodziny począwszy, klasycznie rozumiane, jak kończąc na życiu kościelnym, religijnym, praktycznie nie istnieje. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Wojna Cywilizacji. Panie profesorze, deptanie świętości, tego wszystkiego, co jest fundamentem, z którego wyrasta nasza państwowość, czyli wartości chrześcijańskie, ale także mamy do czynienia z bestialskim deptaniem wielkich kart historii naszej ojczyzny, zrywów wolnościowych, walki solidarnościowej ukierunkowanej na odzyskanie wolności, niepodległości i suwerenności naszej ojczyzny, chociażby bestialska sytuacja, która miała do czynienia wczoraj w Gdyni i de facto zrobienie spektaklu z ofiary, którą poniósł pan Zbyszek Godlewski podczas wydarzeń grudnia 1970. To rzeczywiście pokazuje bardzo mocno, że geneza tych różnego rodzaju podejmowanych akcji i strajków jest znacznie szersza i nosi miano tej wojny cywilizacyjnej, o której mówimy. Bezwzględnie tak. Chciałbym odnieść się do pierwszego pytania ojca. Tutaj właściwie nie tyle się zaczęło, co jest kontynuacja. To, co widzimy w ostatnich dniach, to są symptomy, a nie przyczyny. Symptomy pewnych procesów, które już miały miejsce od kilkunastu lat, ze szczególnym, można powiedzieć, takim uzewnętrznieniem. Przecież ten wylew wulgaryzmów, wylew profanowania, naśmiewania się z najświętszych praw do wiary chrześcijańskiej, z męki pańskiej, z krzyża. To wszystko widzieliśmy w sierpniu 2010 roku na krakowskim przedmieściu, przed krzyżem, przed Pałacem Prezydenckim, prawda? Przypomnijmy sobie krzyże robione z puszek po piwie, pluszowe misie na krzyżu, wprost naigrywanie się z męki pańskiej i ówczesny urzędujący premier Donald Tusk nazwał to wesołym happeningiem. Więc z takimi wydarzeniami, z przyzwoleniem na takie wydarzenia mamy do czynienia już wcześniej. Warto zwrócić uwagę także na co się dzieje w środowisku naukowym. Przecież te stronnicze uchwały, które de facto stoją po jednej stronie tego sporu, który niesłusznie też się nazywa światopoglądowym, bo kwestia życia nie jest światopoglądem, tylko faktem. Natomiast no właśnie tak zwane środowisko naukowe, które już przecież wcześniej, grubo wcześniej na przykład zakazywano na poszczególnych polskich uczelniach wystaw poświęconych ochronie życia, zakazywano wykładów
naukowców zaangażowanych w obronę życia, zakazywano konferencji naukowych dotyczących obrony życia. To się działo już dobrych parę lat wcześniej i to, co widzimy teraz, to jest tylko kumulacja tych procesów, które już mają swoją dłuższą historię. I podobnie te profanowanie polskiej historii. Przecież to, co widzieliśmy chociażby, gdy chodzi o nazewnictwo ulic w miastach, gdzie rządzi Platforma Obywatelska, czy to w Warszawie, czy w Poznaniu, czy w Gdańsku. Wolano na przykład w Warszawie utrzymać nazewnictwo upamiętniające komunistycznych działaczy niż na przykład żołnierzy niezłomnych. Proszę sobie przypomnieć, że właśnie to profanowanie tej ofiary grudnia 1970 roku zaczęło się w takim bardzo popularnym filmie z początku lat 90., gdzie też właściwie profanowano tą pieśń Janek Wiśniewski padł. Więc to było długie przygotowywanie mentalne, można powiedzieć kulturowe, pod to, co się obecnie objawiło. Więc podobnie zgadzam się z tymi opiniami, między innymi obecnego ministra edukacji i nauki, że tutaj oczywiście to, co się działo w szkołach, albo właściwie co się nie działo w szkołach, gdy chodzi o edukację, na przykład poświęcono najnowszej historii Polski. A przypominam sobie te słowa, które wypowiedział święty Jan Paweł II w 1997 roku przy Poznańskich Krzyżach, które póki co jeszcze nie są zbezczeszczone. Mam nadzieję, że ktoś ich pilnuje, bo przy tym stopniu barbaryzacji niestety należy się spodziewać, że także one będą zaatakowane. Otóż on przy Poznańskich Krzyżach w czerwcu 1997 roku, Ojciec Święty, zwracając się do młodzieży, powiedział właśnie, że nie ulegajcie różnym modom, które wam proponują łatwe życie, które skończy się waszym poranieniem, ale też zwraca uwagę na konieczność poznania historii, łączności z historią narodu, bo bez niej człowiek traci swoją tożsamość. To jest rzeczywiście, to są prorocze słowa, które wtedy bardzo mocno wybrzmiały, podobnie jak w czasie tej pielgrzymki słowa wypowiedziane z pod Giewontu o obronie krzyża. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, księże profesorze, ważne zagadnienie, które wywołał pan profesor Kucharczyk, to sprawa dotycząca formacji młodego pokolenia, szkolnictwa, uniwersytetów. Przeszły przez polskie uniwersytety różnego rodzaju projekty genderowe, różnego rodzaju projekty neomarksistowskie. Także polska szkoła jest i była poddawana swoistego rodzaju obróbce ideologicznej. Patrząc rzeczywiście na przekrój społeczny tych osób, które dzisiaj maszerują ulicami naszych miast, widzimy, że bardzo często są to uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich, a także wśród nich jest bardzo, bardzo wielu studentów. Stąd i również to pytanie dotyczące, co podziało się z polskimi dziećmi, z polską młodzieżą. Gdzie są ich nauczyciele, gdzie są ich rodzice? To jest bardzo bolesne pytanie, które trzeba postawić pod adresem zarówno polskiej szkoły, ale także polskiego kościoła, o czym może trzeba będzie też jeszcze kilka słów powiedzieć. Rozpocznę jednak od takiej refleksji, która jest zaczerpnięta z artykułu księdza Grzybowskiego zawartego w Teologii Politycznej, poświęconego wojnie kulturowej, w której ksiądz Grzybowski przywołuje taką myśl jednego z francuskich filozofów kultury, który zwraca uwagę na to, że te przemiany cywilizacyjne, te zderzenia czy wojny cywilizacyjne, które mają miejsce, są niejako trzywarstwowe. To jest wydarzenie pewnej wojny, buntu, rewolty, u podstaw których stoją jakieś płaszczyzny ekonomiczne i polityczne, ale u samej głębi leży sfera idei. I rzeczywiście, kiedy spoglądamy na to, co się dzieje, to trzeba powiedzieć sobie bardzo wyraźnie, że właśnie sfera idei, sfera myśli jest tutaj sprawą fundamentalną, jest sprawą podstawową. To może brzmieć banalnie, ale zauważmy chociażby może jeden przykład związany z naszą współczesnością. Słyszymy dzisiaj wykrzykiwane, oprócz tych haseł, których nie da się cytować, ani trudno też je zrozumieć, bo są opatrzone w większości gwiazdkami niż spółgłoskami czy samogłoskami, ale pojawiają się hasła w miarę możliwe do artykulacji, ale hasła zarazem absurdalne. Prawo do aborcji.
To jest przecież jedno z naczelnych dzisiaj haseł, które pojawia się nie tylko w czasie tych protestów, ale w ogóle w naszej debacie. W debacie publicznej, w debacie medialnej, politycznej od wielu już lat. No, kiedy zastanowimy się właśnie nad tym prawem, tak zwanym prawem, no przecież mamy tutaj do czynienia ewidentnie z bezprawiem, mamy do czynienia z roszczeniem. Czy można przyznać człowiekowi, przypisać prawo, a więc jakąś konstrukcję legalną, konstrukcję umocowaną w fundamentach cywilizacyjnych do zabijania człowieka niewinnego? To jest jedno z pojęć najbardziej infekcyjnych, powiedziałbym, pojęć, które zatruwają naszą rzeczywistość, ale to jest pojęcie, nad którym przechodzimy, czy przechodzi się obojętnie. Nie sposób o nim właściwie dyskutować w przestrzeni uczelnianej, w przestrzeni uniwersyteckiej. Tak bardzo oswoiliśmy się z tym pojęciem, podobnie jak z kolejnym pojęciem, które dzisiaj zrobiło ogromną karierę, prawa reprodukcyjne. Konia z rzędem temu nawet wśród prawników, którzy będą w stanie dowieść, na jakich podstawach opiera się prawo do aborcji, tak zwane prawo do aborcji. Jeżeli sięgniemy do historii ustanowienia tego prawa w społeczeństwie amerykańskim, bo ten akurat moment historyczny jest tutaj dla demokracji zachodnich decydujący, to wiemy, że to prawo, to tak zwane prawo zostało ustanowione w 1973 roku na podstawie tak zwanego prawa do prywatności. I tutaj naprawdę pojawia się jakaś ogromna łamigłówka intelektualna, jak można dowieść, uzasadnić prawo do aborcji prawem do prywatności. Czy takie prawa w ogóle mają charakter normy prawnej, normy legislacyjnej? I można snuć te pytania dalej, ale przywołuję je tylko dlatego, że rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo kruchym światem ludzkich idei, bardzo zakłamanym raczej światem ludzkich idei. I rolą szkoły, rolą uczelni powinno być oczywiście oczyszczanie tego świata naszych pojęć. Święty Jan Paweł II, którego tutaj wspólnie przywołujemy, pisał kiedyś w liście do rodzin, że kryzys prawdy to przede wszystkim kryzys pojęć. I to jest zdanie niezwykle proste, ale niezwykle trafne. Jeżeli mamy zakłamane pojęcia, to mamy zakłamaną prawdę. Ale te pojęcia są zakłamane mocą tego nieładu i tego bezładu, który ma miejsce w przestrzeni szkolnictwa, w przestrzeni oświaty, zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie także wyższym. I tutaj rzeczywiście sądzę, że trzeba wyrazić tę nadzieję związaną z nominacją nowego pana ministra nauki, szkolnictwa, edukacji i nauki, że zostaną podjęte pewne próby, aby przywrócić godność polskiej szkole i polskiemu uniwersytetowi. Nie miejsce w rankingach, nie miejsce w rankingach, ale przywrócić po prostu godność myślenia w polskiej szkole i na polskich uniwersytetach. Pan profesor Mieczysław Ryba, panie profesorze, wojna cywilizacyjna, jedna z bardzo krzykliwych działaczek strajku kobiet na swoim profilu na Twitterze, mówi wprost, samo obalenie konkordatu i odebranie praw Kościołowi nie wystarczy. Zaraz po tym należy zakazać sprawowania urzędów publicznych przez katoli. Oni też są odpowiedzialni za piekło kobiet. No mój Boże, no co to jest to piekło po kobiet? Piekło kobiet jest wtedy, kiedy nie można dokonać aborcji, kiedy się chce. No to rzeczywiście, czyli wtedy jest piekło kobiet, kiedy nie można zabić własnego dziecka. To argumentacja naprawdę porażająca, natomiast charakterystyczna dla różnych rewolucyjnych nurtów, którymi mieliśmy do czynienia, czy od rewolucji francuskiej począwszy gdzieś poprzez wszystkie przemiany francuskie przełomu wieków, czy w innych krajach takich jak Portugalia, wreszcie Meksyk czy Hiszpania, to było. Takie prześladowanie katolików jak najbardziej było na sztandarach i później kończyło się to bardzo tragicznie. Natomiast, no cóż, no to jest absolutnie cywilizacja śmierci, jak widzimy, bo to jest ten paradygmat, w którym możemy się obracać i który kiedyś tak nakreślił Jan Paweł II, jak gdyby proroczo, mówiąc, że zasadniczo ten współczesny świat to jest walka cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. A ta cywilizacja śmierci jest pochodną rzeczywiście zamętu ideowego. I idąc tropem księdza profesora Tadeusza Guza, który badał ten neomarksizm, o którym tyle mówimy niejednokrotnie, mamy tam do czynienia ze skrajnym nihilizmem, a więc negacja
ludzkiego życia, ludzkiego bytowania tam musi być gdzieś głęboko zawarta. Ona się oczywiście będzie wyrażać w rozpasaniu seksualnym, czyli każda relacja seksualna jest dobra, byle nie niosła za sobą poczęcia dziecka, a kiedy ono się już pocznie, no to wtedy trzeba ewentualnie, jeśli ono przeszkadza, je usunąć, a jeśli ktoś jest już starszy, a uciążliwy dla systemu w sensie ekonomicznym, podobnie. To jest rzecz, w tym nie ma życia. Tym jest użycie, ale życia nie ma. To widać, co się dzieje ze światem zachodnim w każdym tego słowa znaczeniu. A jeśli mówimy o uniwersytetach, no to proszę zwrócić uwagę, że jeśli uniwersytety rezygnują z szukania prawdy i czy prawda nie jest jak gdyby wykładnikiem tego, czy celem ich w ogóle działania, no to zaczynamy, a ideologia, bo wiemy, że niektóre się tutaj zaangażowały chociażby w te marsze w taki pośredni, ale jednak sposób, no to rzeczywiście jest co reformować, rzeczywiście jest bardzo poważny problem. I on się też przenosi przez lata do szkolnictwa, bo to szkolnictwo było zaniedbane, ono było reformowane raz za razem, tak jak uniwersytety wedle wzorca zewnętrznego, wedle wzorca zachodniego, czyli w istocie odhumanizowane w ogromnej mierze. Podwójnie, raz programowo, dwa, nauczyciele, którzy kończyli uniwersytety już po tych wszystkich reformach, nie do końca rozumieli swoją misję. Oni, prawda, myśleli, że w wielu wypadkach redukują to całą swoją misję do tego, żeby przekazać pewne umiejętności i nic wiele więcej. Więc jesteśmy w niewyobrażalnym, dramatycznym sporze cywilizacyjnym. I rzeczywiście jest tak, że pewne rzeczy najpierw się dokonały w duszach ludzkich, w ludzkiej świadomości, u tych dzieci najpierw gdzieś w tej przestrzeni, w której one żyją. One żyją głównie w sferze wirtualnej. To są ludzie w wielu wypadkach bardzo samotni, nie mający realnego środowiska takiego, gdzie się żyje czymś więcej niż tylko użyciem, niż tylko pójściem do klubu, gdzie nie ma tej takiej zagłębionej komunikacji, gdzie często są rozbite rodziny lub rodziny, gdzie po rozwodach i tak dalej. To wszystko sumuje się na pewien taki bunt wewnętrzny, no i wykorzystany przez tych cyników ideologicznych, którzy mówią, to trzeba po prostu zniszczyć system, który, czyli Pana Boga, no idźmy na Pana Boga, oskarżmy o to, że przecież no, jest nam źle tutaj na świecie, a zwłaszcza będzie nam źle, jeśli cokolwiek nam stanie na drodze naszego szczęśliwego tego użycia, tego korzystania ze świata. To są rzeczy bardzo poważne. One na wszystkich piętrach funkcjonują. Zgodziłbym się z księdzem profesorem Bortkiewiczem, że być może na samym początku w Kościele. Pytanie jest, czy my jako katolicy zdiagnozowaliśmy dostatecznie to, z czym mamy do czynienia, jakie procesy się dokonują, a dokonują się procesy w duszach ludzkich, więc mówimy o duszpasterstwie i czy reagowaliśmy adekwatnie do tego, co zwiemy tym przepotężnym zagrożeniem, przecież to jest zagrożenie ostateczne dotyczące zbawienia człowieka. Jeśli ktoś podnosi rękę na Najświętszy Sakrament, na Matkę Bożą, to sobie wyobraźmy, jaką winę zaciąga, jakie konsekwencje z tego mogą być. Tu nie można chować głowy w piasek i mówić, że jesteśmy w nieustannym dialogu, nie wiadomo z kim i o czym. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, panie profesorze, jak ocenić sytuację, w której chociażby w dniu wczorajszym rektorzy wielu uczelni wyższych w Polsce przyznają studentom tak zwane godziny rektorskie tylko dlatego, aby młodzież mogła uczestniczyć w różnych miejscowościach w naszej ojczyźnie w tych organizowanych protestach, ale więcej, no widzimy na tych filmach, które do nas docierają, że w wielu protestach uczestniczą także nauczyciele, wykładowcy szkół wyższych, szkół średnich, którzy rzeczywiście wraz ze swoimi uczniami w kloacznym języku próbują rzeczywiście zawalczyć o tak zwaną rzekomą swoją lepszą przyszłość. No tutaj nawiążę do tego, o czym już wspominałem, że te procesy, które dzisiaj tak wylewają się na ulice naszych miast, one mają dłuższą historię. Aczkolwiek to oczywiście nie unieważnia szoku, który temu powinien towarzyszyć, że osoby, które powinny być autorytetem intelektualnym, ale też oczywiście moralnym dla osób młodszych, studentów, uczniów, no właściwie są przez nich prowadzeni. Tutaj szczególnie taka symboliczna scena miała miejsce w Szczecinie, kiedy jedna z pań profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, nazwiska nie wspomnę, ale powiem, że jest członkinią Rady Doskonałości Naukowej. Uwaga, uwaga, Rady Doskonałości Naukowej,
która zastępuje Centralną Komisję do Spraw Stopni Tytułów Naukowych, czyli gremium, które ma czuwać na poziomie ogólnopolskim nad wysokim poziomem kariery naukowej, ścieżki awansu naukowego przez pracowników naukowych ze wszystkich polskich uczelni i instytutów naukowych. I ona, no nie będę cytował tego, bo jest, nie, tego nie można cytować, ale wykrzykiwała te wulgaryzmy. Tak swoją drogą chciałbym przypomnieć, że od 20 lat obowiązuje ustawa o ochronie języka polskiego, która w artykule 3 wprost zakazuje posługiwania się wulgaryzmami. I dziwne jest też milczenie Rady Języka Polskiego w tej sprawie, kiedy jesteśmy zalewani tymi wulgaryzmami w przestrzeni publicznej i medialnej. Wydaje mi się, że chyba każdy z nas miał w ostatnich dniach takie poczucie bardzo mocne, że tej starej prawdy, że nic nie jest dane raz na zawsze. Bo ja, zajmując się różnymi kulturkampfami, czyli wojnami kulturowymi, które miały miejsce w XIX, XX wieku w takich krajach o ugruntowanej tradycji katolickiej jak Francja, Hiszpania, Portugalia, Meksyk, zawsze było pytanie, no ale dlaczego tam, prawda? Tradycyjne kraje katolickie, gdzie Matka Boża się objawiała, gdzie przecież ta kultura katolicka jest wielowiekowa i nagle takim, no, takie tąpnięcie, prawda? Takie tąpnięcie, które no, spowodowało, że Ojciec Święty Jan Paweł II w pewnym momencie pytał się wprost: Francjo, Matko tylu świętych, co uczyniłaś ze swoim chrztem, prawda? Więc nic nie jest dane raz na zawsze. To widać wyraźnie po tych szturmach na kościoły, które rzeczywiście są rzeczą bez precedensu w dziejach Polski. Tego nigdy nie było. Swoją drogą zwróćmy uwagę, że ci, którzy często posługują się hasłem neutralności światopoglądowej państwa, względnie rozdziału kościoła od państwa, no jak przyszło co do czego, nie zawahali się wtargnąć na przykład do katedry poznańskiej i przerwać mszę świętą. To taka a propos rozdziału kościoła od państwa. Zawsze tak było w historii, że ci, którzy epatują tymi hasłami, jak mają tylko cień okazji, żeby pokazać swoje intencje, no to właśnie pokazują. Przecież takie najścia na kościoły, przerwanie procesji też były na porządku dziennym w Portugalii po 1910 roku, kiedy tam była rewolucja bojującego laicyzmu. I w Meksyku, i w innych krajach katolickich, gdzie przecież w Meksyku o mało co jeden z tych rewolucjonistów nie zniszczyłby cudownego wizerunku Matki Bożej z Guadalupe. Tam była cudowna interwencja, bo krucyfiks, który stał przed wizerunkiem, wziął na siebie cały ten powiew bomby, która była tam podłożona. Ale tutaj mamy do czynienia właśnie z takimi wydarzeniami. Nic nie jest dane raz na zawsze i zgadzam się z panem profesorem Rybą, że kluczowa jest kwestia kościoła, to znaczy przeciwnicy, ci, którzy szturmują kościoły, oni doskonale wiedzą, że kościół jest źródłem, z której bije ta rzeka, którą nazywamy cywilizacją zachodnią. Ale my też jako wspólnota ludzi wierzących to powinniśmy też mieć świadomość tego, że kondycja naszej cywilizacji jest zawsze warunkowana kondycją kościoła, duchową, moralną, intelektualną. Więc jest pytanie oczywiście, co też w tym kontekście jest istotne, co robimy na przykład z dziedzictwem pozostawionym przez świętego Jana Pawła II. Bo przecież obserwując niestety różne dziwne, mówiąc dyplomatycznie, wypowiedzi także osób duchownych w tych dniach, no widać, jak bardzo zabrakło jednak no, tego przyswojenia sobie nauki Jana Pawła II z encykliki Fides et Ratio. Najpierw zdrowa filozofia, na tym się buduje zdrową teologię, potem zdrowa formacja i zdrowe duszpasterstwo i uformowani wierni. Ale trzeba wyjść właśnie od tych pojęć. Trzeba zerwać też na poziomie polityki państwowej z tym szkodliwym, jak się okazuje teraz bardzo wyraźnie, paradygmatem, taką zasadą najważniejszą, która niestety utrzymywała się też po 2015 roku, że nauka to przede wszystkim musi pracować dla innowacyjnej gospodarki. Nie. I to idee mają konsekwencje.
Księże profesorze, no właśnie wspólnota ducha, wspólnota dziedzictwa naszej tożsamości i to pytanie, które myślę bardzo ważnym punkcie naszej dyskusji wywołał pan profesor Kucharczyk, to pytanie dotyczące roli Kościoła, wspólnota Kościoła w tej rzeczywistości bardzo konkretnej, no musi się jakoś odnaleźć, jeżeli chce być w dalszym ciągu wiarygodną wspólnotą. Oczywiście tak. I tutaj dziękuję obu panu profesorom za te głosy płynące z głębi Kościoła, bo to są głosy ludzi głęboko wierzących i głęboko zatroskanych o Kościół. Ja podzielam w pełni ten niepokój i tę troskę. Rozpocząłbym od tego, co wybrzmiało też w głosie pana profesora Kucharczyka, mianowicie to, że słyszymy dzisiaj taką narrację właśnie nawołującą do porozumienia, do dialogu. Oczywiście nikt z nas nie chce wszczynać wojny, ale tak jak ksiądz prymas tysiąclecia, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński w pewnym momencie powiedział bardzo wyraźnie non possumus. Wypowiedział słowa, które były położeniem kresu jakichkolwiek prób porozumienia, po prostu stały się wyrazem jego radykalnego sprzeciwu. Myślę, że dzisiaj to słowo non possumus musi być wypowiedziane przez Kościół w stosunku do agresorów, którzy się pojawiają. My mamy prawo do obrony. My mamy prawo do obrony. Ktoś wczoraj, bodajże jeden z dziennikarzy, zadał mi pytanie sugerujące chrześcijańską powinność nadstawiania drugiego policzka. Stwierdziłem wówczas, że oczywiście jestem przekonany, że to nadstawianie drugiego policzka może mieć miejsce wtedy, gdy zostają zranione jakieś, powiedzmy, moje przekonania, gdy zostają dotknięte jakieś moje poglądy, ale jeżeli atakowany jest mój Bóg, jeżeli atakowany jest mój Kościół, jeżeli atakowana jest moja wiara, ja mam święty obowiązek obrony tych wartości. I to nie może być kwestia kompromisu, to jest kwestia po prostu jednoznacznych postaw, które muszą być wyrażane w sposób zdecydowany. Oczywiście, żeby te postawy wyrażać, my musimy być mocni w wierze, my musimy być rzeczywiście świadkami Chrystusa. I myślę, że z jednej strony właśnie pojawia się w tym momencie takie pytanie o tożsamość wspólnoty chrześcijańskiej, tożsamość nas tworzących tę wspólnotę chrześcijańską. Ilu w nas jest, w tej wspólnocie jest nominalnych katolików, którzy są właśnie tylko rytualistami, którzy nawet są czcicielami pewnych wąsko rozumianych tradycji, pewnych sporadycznych tradycji. No mówiąc najprościej, ilu jest tych, którzy tylko utożsamiają katolicyzm ze święconką i z pasterką. Ilu natomiast jest tych, którzy są gotowi bronić rzeczywiście wiary chrześcijańskiej, bo kwestia walki o życie jest oczywiście, tak jak pan profesor Kucharczyk powiedział, jest walką o pewien fakt, który nie podlega tutaj przekonaniom światopoglądowym, ale z drugiej strony w naszej perspektywie wiemy, że za każde ludzkie życie Chrystus oddał swoje życie i to nadaje temu życiu szczególną wartość, to nadaje temu życiu szczególną świętość. I sprawa walki o życie jest dla nas elementem naszej wiary. To nie może być tak, że zostawiamy tę walkę gdzieś w przedsionkach, przed Kościołem, idziemy do Kościoła, a jednocześnie później wychodzimy na manifestację. Ci, którzy po prostu walczą w tej chwili, stając na ulicach i protestują przeciwko prawu do życia człowieka, trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie, opuścili wspólnotę Kościoła, niezależnie od strony formalnej. Nie mówię tu o stronie kanonicznej, o stronie formalnej jakiejś apostazji, ale to jest po prostu wyjście z realnej, rzeczywistej wspólnoty Kościoła. I my musimy, jak sądzę, oczyścić właśnie naszą wspólnotę i pozostawić, czy powiedzmy odkryć w niej siłę świadectwa autentycznej wiary, autentycznych przekonań. Na pewno potrzebna jest ogromna praca duszpasterska. Właśnie ten wysiłek duszpasterski, o którym tutaj też panowie profesorowie mówili, że to ma być wysiłek oparty no właśnie nie na pewnych wydarzeniach emocjonalnych, choć one są niewątpliwie ważne, ale potrzebny jest tutaj wysiłek intelektualny, potrzebny jest wysiłek, który w sposób jednoznaczny pozwoli nam dostrzec to, co jest autentycznym prawem do życia, a to, co jest roszczeniem do zabijania. I który pozwoli nie mieć wątpliwości w kwestii rozstrzygnięcia
za czym mam się opowiedzieć, za prawem czy za zabójczym roszczeniem. A więc potrzebny jest pewien wysiłek intelektualny. To domaga się oczywiście reformy wzmocnienia katechezy. To domaga się też bardzo mocnego przekazu duszpasterskiego w czasie homilii, w czasie kazań, które są przecież wielkim, wielkim narzędziem. A więc to jest czas rachunku także Kościoła, ale oby z tego właśnie wydarzenia nasz Kościół wyszedł może pomniejszony liczebnie, ale wyszedł umocniony przekonaniem, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, to znaczy ludźmi, którzy łączą w sobie fides et ratio, którzy są zafascynowani veritatis splendor, czyli blaskiem prawdy o człowieku, którzy naprawdę wyznają głęboką wiarę w Chrystusa, Odkupiciela człowieka, który oddał swoje życie za każdego z nas. Pan profesor Mieczysław Ryba, panie profesorze, widzimy, że Lewica chce jak najbardziej rozkołysać emocje, chce pobudzić także najniższe instynkty w tych, którzy wyszli na ulice naszych miast, ale mamy także do czynienia na kanwie tego, o czym mówił ksiądz profesor przed chwilą, z ludźmi, którzy potrafili także wyjść na ulicę i stanąć po drugiej stronie, zacząć bronić swoich świątyń, swoich duszpasterzy, zacząć bronić to, co dla nich stanowi fundament ich życia, świętość, ich wiarę i treść ich wiary. Tak, ale nie byli to liczni na razie ludzie. Jest też pytanie o sposób naszej formacji. Ksiądz profesor Bortkiewicz to powiedział, chociażby w różnorakich grupach religijnych, które w wielu wypadkach są formowane emocjonalnie, ale ten element rozumu i woli może nie jest adekwatny, a już na pewno nie są uruchamiane społecznie, gdyby ta kwestia polityczno-społeczna jest traktowana dosyć dziwnie. Proszę też zwrócić uwagę, że te pierwsze jak gdyby odruchy to szły z tych nurtów narodowych, młodzieży narodowej. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego, z jakiego powodu, kiedy na marszach niepodległości różnych innych te grupy niosły hasła "My chcemy Boga", to zaczęto o nich mówić nacjonaliści i odtrącać ich, jakoby oni czymś zawinili. Proszę zwrócić uwagę, może oni nieuformowani, może oni wymagają szlifu duszpasterskiego, ale oni wołają o duszpasterzy. A przeciwna strona, tak, z którą tak się już rozdialogowaliśmy do nieskończoności, odrzuca to wszystko. I nie tylko odrzuca księżyc, bo lubią ich lub nie lubią. Oni odrzucają największe świętości. Więc najpierw trzeba popracować z tymi, którzy opowiadają się za Bogiem, nie odrzucać, nie odtrącać ich nie wiadomo z jakiego powodu. W imię jakichś wydumanych, często uprzedzeń. Tyle się mówi o uprzedzeniach, a nagle pojawiają się tam, gdzie w ogóle nie powinny mieć miejsca. Jeśli mówimy o duszpasterstwie, przede wszystkim trzeba, moim przekonaniu, stanąć na gruncie prawdy, a nie emocji. I nie dialogu. Dialog jest wtórny w stosunku do tego. I pierwsza prawda jest taka, jest Bóg na niebie, który stworzył człowieka. I nie ma innego Zbawcy jak Jezus Chrystus. Jeśli my już na samym początku zaczynamy relatywizować, że wszystkie religie, jakie na świecie są, człowiek tak samo się zbawi, no to wtedy wszystko przestaje być ważne. No to ksiądz przerwie mszę, bo się przestraszy trzech dziewcząt rozemocjonowanych, a inny ucieknie, a prawda, ktoś tam, no bo po co? No w imię czego, skoro wszystko jest równoważne? Proszę zwrócić uwagę, trzeba wrócić do najbardziej podstawowych prawd. Pamiętam, jak ci księża mnie formowali jeszcze za czasów komunizmu. Jak był ksiądz Ignacy Piwowarski świętej pamięci, jak stawał do walki, to człowiek szedł za nim w ogień, bo był to ktoś, kto był w stanie życie oddać za to, co głosił. I to są rzeczy, nie prawda, kto ile zje tam obiadów w wiecznym dialogicznym spotkaniu z ateistami, z różnymi rewolucjonistami, tylko kto życie odda za wiarę. Za Chrystusa, albo za drugiego człowieka, jeśli mówimy nawet o tych nienarodzonych. To są rzeczy, które trzeba porozstrzygać na samym początku. I teraz przekazywać młodzieży no nie jakieś rozmyte treści, tylko najważniejsze prawdy wiary. I to jest i w katechezie, i we wszystkim. No i oczywiście wtedy się spina, bo jeśli od Kościoła dobrze zaczniemy, no to możemy szukać i nauczycieli o takich poglądach, i profesorów o takich poglądach, i ministrów, bo też jest
ta szansa ogromna w tej chwili, ale to trzeba stanąć i rozumieć, z czym się ma do czynienia. Z niewyobrażalnym zagrożeniem duchowym w postaci nihilizmu neomarksistowskiego. To są rzeczy, które są i dla naszej całej wspólnoty narodowej ogromnym zagrożeniem i dla każdego, który się w to oddaje, tak jak ksiądz profesor Bortkiewicz powiedział, jakie to są potężne rzeczy, zagrożenia dla tych, którzy w ten sposób aktywizują się zupełnie często nieświadomie, półświadomie, a niektórzy po prostu świadomie dokonując pewnych aktów apostazji. Trzeba po prostu tu się gdzieś obudzić, bo te wszystkie rewolucje, one wtedy były zwycięskie, od francuskiej począwszy, kiedy dobro, czyli chrześcijanie, katolicy byli bierni. Jak byli mocni, to się obroniliśmy. Nawet za czarnej komuny prymasa Wyszyńskiego, kiedy nic, ani światełka w tunelu poza Matką Bożą w Częstochowie, jak pisał Hans Frank, żadnego światełka w tunelu, ale była ta wiara i mocny kościół i mocne duszpasterstwo i ono daje efekt. Rewolucja wtedy nie wyzwycięży. I to jest ostatni moment. To tak, ja bym powtórzył słowa Idziego Radziszewskiego w 18 roku, który patrzył, jakie trendy wśród naszej ówczesnej młodzieży uniwersyteckiej się pojawiały. Stoimy na brzegu przepaści. I trzeba coś zrobić, a jak nie, to przepaść jest o jeden krok. Wojna cywilizacji. Zapraszam także widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego spotkania. Nasi goście to ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk i pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 300 oraz 536 600 400. Dwa numery telefonów dla widzów i słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny: 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Bardzo proszę naszych widzów i słuchaczy o wypowiedzi krótkie, skondensowane, aby także jak najwięcej osób mogło skorzystać z okazji porozmawiania w dzisiejszym programie z naszymi gośćmi. Bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam bardzo serdecznie ojca Piotra i panów profesorów, księdza profesora Bortkiewicza. Kłania się pięknie Danuta z okolic Sanoka. Mnie się nasuwa taka bardzo bolesna refleksja z tym, co teraz się dzieje na ulicach. Proszę sobie przypomnieć, jak było, gdy wyruszyła piesza, warszawska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Wtedy policjanci bardzo szybciutko rozbili tą pielgrzymkę i była pielgrzymka rotacyjna. Drugi przykład, jak młodzi mężczyźni tuż przed ogłoszeniem tego wyroku Sądu Najwyższego szli przez Warszawę, modlili się. Wtedy też się znalazła policja i ja się pytam rządzących, gdzie jest policja teraz, gdy ta dzicz wyszła na ulicę? Gdzie są rządzący? Gdzie są rządzący? Ja wczoraj, w tej chwili jestem w szpitalu na rehabilitacji, przeczytałam artykuł świętej pamięci księdza profesora Czesława Bartnika. To jest nasz dziennik z tamtego roku, ale jaki aktualny, aby naród nie umarł. Kościół na niebezpiecznym wirażu, przenikliwa diagnoza księdza profesora Czesława Bartnika. I nasuwa mi się taka bardzo, bardzo przykra refleksja. Dostałam wczoraj wiadomość, że również w naszym malutkim Sanoku szła ta dzicz do kościoła farnego, a później do ojców franciszkanów i wpadł taki rozwścieczony mężczyzna tuż przed wyjściem z mszą świętą, ale na szczęście mężczyźni szybko go wyrzucili z kościoła. Tak. Więc ja się pytam, gdzie jest policja? Dziękuję pani Danuto. Księże profesorze, drodzy panowie profesorowie, także pojawia się rzeczywiście ten zarzut kierowany pod adresem rządzących naszych służb. Rzeczywiście, że działania podejmowane przez te służby są niewystarczające. Kto chciałby się odnieść do telefonu pani Danuty? No niewątpliwie potrzebny byłby tutaj jakiś głos przedstawiciela władzy publicznej. Myślę, że te odczucia są rzeczywiście dzisiaj bardzo, bardzo narastające. Z jednej strony staram się zrozumieć
służby porządkowe, które muszą niewątpliwie dbać o to, aby wszystko dokonywało się zgodnie z procedurami prawnymi. Tutaj każde uchybienie jest natychmiast rejestrowane, jest natychmiast przesyłane do różnych gremiów międzynarodowych. Ale z drugiej strony słyszymy też, czy ja przynajmniej spotkałem się, powiedzmy, z pisem mówiącym o tym, że w czasie wczorajszych wydarzeń we Wrocławiu jedna z policjantek biła brawo wręcz tym manifestującym. To są na pewno trudne sprawy. Ja myślę, że w najbliższym czasie chyba można oczekiwać jakiejś wypowiedzi pana ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie właśnie tych działań policji, które mają miejsce i które no, powinny rzeczywiście nas chronić. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic. Witamy pani Ewo, bardzo proszę. To, co się dzieje teraz na ulicach, to jest ta młodzież, o której się nic nie wymagało. Ja przygotowywałam, znaczy śledziłam postępy nauce moich siostrzeńców. No i kilka takich rzeczy, na przykład grzechy przeciw Duchowi Świętemu, w ogóle to nie, tego nie było przerabianego ani w kościele, ani w podczas katechezy. Tak. Tak, tak. I zwróciłam się z tym do kurii. To mi ksiądz powiedział, że swobodna rozmowa to... Aha, bo jeszcze u nas w Gliwicach był synod. 2 lata temu się skończył. Wypożyczyłam z biblioteki diecezjalnej materiały. No i o zgrozo 299 paragraf. Zabrania się przepytywać, egzaminować dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej. Wiedzę ma katecheta sprawdzić na drodze swobodnej rozmowy i opinii dziecka. Zadzwoniłam do wydziału katechetycznego i pytałam się, jak to dziecko 10-letnie ma swoje opinie, jak nie będzie katechizmu znało. Więc ja dostałam odpowiedź, a 8 błogosławieństw pani zna? Znałam i powiedziałam. Dziękujemy za ten głos. Pani Ewie z Gliwic, z tego co poznaję po telefonie, pani Ewa jest emerytowanym nauczycielem, a zatem także powracamy do tej ważnej kwestii dotyczącej formacji wychowania młodego pokolenia Polaków. Oni będą stanowić o jutrze naszej ojczyzny. Kto chciałby się odnieść do telefonu naszej słuchaczki? Jeśli można. Bardzo proszę, pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Ja też nawiązując oczywiście do głosu naszej słuchaczki, ale też wcześniejszych naszej sekwencji rozmowy, bo często powstaje pytanie, no ale jak dotrzeć do tych młodych ludzi? No, najkrócej mówiąc, powiem tak, nikt nie lubi podróbek, a zwłaszcza młodzi ludzie są wyczuleni na podróbki. I jeżeli im się w ramach katechezy czy w jakiś inny sposób przekazuje jakąś rozwodnioną o religię, która nie ma nic wspólnego właśnie z wiarą katolicką ujętą właśnie w katechizmie, od którego trzeba zawsze zaczynać, no to mamy do czynienia z odrzuceniem, z wyczuciem, że coś tu jest nie tak, że to jest jakaś podróbka, że to, że zamiast dawać skarby wiary, daje się jakiś tombak, jakieś coś udawane. Błyskotki, więc to ludzie, zwłaszcza młodzi, szybko wyczuwają, no i zwracają się, część z nich. Ja mówię teraz o ludziach młodych dobrej woli, żeby była jasność, bo nie mówię o ludziach, którzy są, można powiedzieć, już tak ideologicznie sformatowani, ale spora część ich jest ludźmi dobrej woli, która no właśnie bardzo szybko te podróbki niestety wyczuwa i tutaj rzeczywiście zgadzam się ze słuchaczką, że to jest ten problem. Podobnie jak zniknęło na przykład nauczanie o grzechach wołających o pomstę do nieba, których ja jeszcze się uczyłem, więc tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z pewnym też wezwaniem do,
do heroizmu. Jesteśmy tuż przed świętem wszystkich świętych, prawda? To są ci wszyscy zbawieni, czyli którzy wykazali się heroizmem wiary. Więc teraz mówienie w mediach publicznych przez osobę duchowną, że nie można od kogoś oczekiwać heroizmu, no to trzeba było głosu papieża Franciszka, żeby wyprostował tę sytuację i powiedział, przypomniał nauczanie Kościoła o potrzebie heroicznej miłości. To są problemy, to są rzeczywiście problemy. Pani ma rację i tutaj rzeczywiście trzeba odejść jak najszybciej od podróbek i dawać to rzeczywiście prawdziwe skarby wiary. Dziękujemy Panie Ewie, Panu Profesorowi także. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy? Anna, Gniezno i Poznań, także pozdrawiam serdecznie zacnych, mogę już? Tak, gości. My się słyszymy. Bardzo dziękuję za obecność. Chciałabym nawiązać do właściwie takich elementów wypowiedzi wszystkich trzech panów, księdza i panów. Ja też, księże, panie profesorze Rybo, jestem pokoleniem prymasa Wyszyńskiego, czcigodnego sługi Bożego i nie zapomnę wspaniałych gnieźnieńskich kazań prymasa, który nazywał rzeczy po imieniu. Chcę nawiązać też do wypowiedzi księdza profesora o kryzysie pojęć, a także o zwróceniu uwagi przez pana profesora Kucharczyka na tę ustawę o ochronie języka polskiego. Ja tak z punktu widzenia właśnie filologicznego chciałabym o tych pojęciach, bo generalnie to nie jest mało, że pojęć, ale w ogóle znaczenia podstawowych słów i na tym polega tak zwane eufemistyczne nazywanie, znaczy nie nazywanie rzeczy po imieniu, żeby uniknąć, jak się czegoś nie nazwie, to tego nie ma. No samo słowo aborcja, zajrzałam do słowników. Ciekawe zresztą, kto po raz pierwszy użył tego, zdaje się, że w Stanach. Ciekawe zresztą, jak nazywał to Stalin. Aborcja to jest poronienie. Poroniony pomysł, nieudany twór. Abortyw, aborcyjny, to jest nieudany, poroniony, tak zwany, no coś nieudanego, poronionego, złego. I używanie tego, mało to, że prawo do aborcji, w ogóle samego pojęcia. W polskim języku zastanawiam się, czy no nie ma takiego słowa, prawda? Tak jak gender. To też jest kolejne pojęcie z dziedziny językoznawstwa, prawda? Też zupełnie, i teraz na przykład to używanie zabójstwa, jak nazwać po polsku, w polskim języku to słowo, to pojęcie aborcja. Dzisiaj usłyszałam, że podobno papież Franciszek nazwał to, wydaje mi się, że celnie, zabójstwo na życzenie, ale tego słowa zabójstwo, które jest w dekalogu, no tak jak komuniści, prawda, spacyfikowanie, usuwanie, prawda, żeby nie nazwać. No i teraz jeśli chodzi o tę wojnę cywilizacyjną. Wydaje się nam, że prawda, internet, Twitter, no to są szczyty cywilizacji. I chcę podać taki ciekawy fakt, który usłyszałam dzisiaj w Radzie Watykańskim. Właśnie Twitter zablokował konto księdza kardynała Duki. Podobno dlatego, że był artykuł o nowo wybranej sędzi Barrett w Stanach. On jest też przeciwnikiem konwencji stambulskiej. No i wiadomo, że bardzo naszym kardynałem radykalnym. Także no, te szczyty cywilizacji, no to powiedziałabym raczej dno. Bardzo serdecznie pozdrawiam. No, z Bogiem. Dziękujemy pani Annie. Kto z naszych gości? Do pani Anny. Ja może pan już profesor Mieczysław Ryba, bardzo proszę, panie profesorze. Przyznając racje te językowe, dwa słowa o tej cywilizacji, bo rzeczywiście w tym wydaniu niemieckim czy anglosaskim cywilizację się zdefiniowało jako sumę osiągnięć technicznych. Natomiast patrząc od naszej tej tradycji koneczniańskiej, cywilizacja to jest metoda ustroju życia zbiorowego, czyli to jest pytanie o to, jak człowiek jest traktowany w całym społeczeństwie, w całym państwie. I to Jan Paweł II dokładnie pokazywał, od czego trzeba przede wszystkim wyjść. Trzeba wyjść od tego, jak traktujemy tych najsłabszych. No w tym wypadku nie ma słabszych ludzi niż ci nienarodzeni. Więc cywilizacja techniczna, od strony takiej, tej innej definicji, no to przed II wojną światową, i w czasie II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku, Niemcy były od Polski o wiele, wiele wyżej i pokonały nas militarnie. Ale od strony cywilizacji, znaczeniu, prawda, jak jest traktowany człowiek, jaki ustrój życia społecznego tam był, to była cywilizacja antyludzka. I teraz jeśli patrzymy to, co się dzieje w świecie, to patrzenie, to co profesor Kucharczyk mówił, że patrzymy tylko i wyłącznie na to, prawda, jak się tam dostosujemy, czy ksiądz profesor Bortkiewicz, jak się dostosujemy do tej punktozy, czy do życia gospodarczego w sferze uniwersyteckiej, a nie do tego, jak, czy
czy tutaj człowiek rozumie sam siebie, czy rozumie własną kulturę, po prostu czy wie, po co żyje, no to zredukujemy tylko i wyłącznie tą swoją ludzką refleksję nad sobą samym do tego wymiaru użytecznego, a później nie potrafimy odpowiedzieć na najbardziej proste, aczkolwiek fundamentalne pytania o to, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i jakie relacje powinny nas łączyć, jakie prawo powinno obowiązywać, jeśli mówimy o porządkowaniu tych relacji, chociażby w wydaniu państwowym. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze kogo witamy? Aleksander z Krakowa mówi. Bardzo proszę, panie Aleksandrze. Pozdrawiam serdecznie ojca Piotra i gości zaproszonych do studia. Chciałem nawiązać, może to będzie wielowątkowo, jak najbardziej w skrócie. Więc może nawiążę do słowa pierestrojka, które się zrodziło w 1985 roku. Pierestrojka nie znaczy likwidacja komunizmu, tylko przebudowa. A przebudowa moim zdaniem jest to mutowanie. Czyli zmutowano go na marksizm. I proszę zobaczyć, po porozumieniu prezydenta Reagana i Gorbaczowa w Reykjaviku nagle za jakieś 3 miesiące ogłoszono pierestrojkę. W międzyczasie był w Moskwie, w momencie, kiedy prezydent Reagan spotykał się z Gorbaczowem, w Moskwie był Mitterrand, Henry Kissinger, Giscard d'Estaing i jeszcze bodajże chyba Willy Brandt, ówczesny, już tam były kanclerz. No i właśnie uradzono coś, tą mutację, mnie się wydaje, że tak. Ale do czego zdążam? W 90-tych latach wykonywałem taki mały remont u pana takiego profesora, który w liceum uczył i on mi nawet dał parę takich kart papieru do wyrzucenia, bo mówi, a to zaniesie pan gdzieś tam do kosza po drodze. Ale ja to tak z ciekawości obejrzałem, a tam on uczył trzecią klasę liceum, a tam w tym właśnie były takie rubryki poszczególnych tych kartkach. Dobieranie ludzi do czarnej roboty. W dużej sali robienie sztucznego tłumu przy małej ilości ludzi. Więc już szkolono, marksizm już przechwycał młodzież w tych latach i oni właśnie powoli przechwycali. Teraz ja się pytam tak. Były przyznawane multipleksy, tylko telewizję Trwam ledwo żeśmy wywalczyli. Ojciec Tadeusz chciał jeszcze jeden kanał dla młodzieży i dla dzieci, co by było bardzo pomocne w tych czasach się poruszać medialnie. Nie wykonano. Uważam, głosowałem na pana prezydenta Dudę, głosowałem na PiS. I co teraz? Ślubowali na konstytucję, że będą nas chronić jako obywateli i wypełniać sumiennie obowiązki. Teraz nas lewactwo linczuje, katuje. Gdzie jest pan prezydent i cały rząd? Pytam się, czy jest to już rząd marksistowski, czy dopiero po cichutku się to ujawni? Bo jeżeli by to byli katolicy i naszego wyznania ludzie, oni by bronili, oni by przestrzegali prawa. Ja nie mówię, żeby bić przeciwną stronę, ale przestrzegać prawa, pilnować tego prawa, szczec go. Bo my nie możemy się, mając w konstytucji zapisane punkty, że mamy wolność wyznania i tak dalej, i żeby nas linczowano. Tak nie może być. Szczęść Boże, pozdrawiam. Dziękuję ślicznie, panie Aleksandrze. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kto z naszych gości? Do pana Aleksandra. Spróbuję, chociaż nie czuję się tutaj szczególnie kompetentny, ale raz jeszcze chcę podkreślić, pojawiają się już w tej chwili na razie internetowo pewne wpisy, komunikaty przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy informują o działaniach, które zostały podjęte wobec osób podejmujących tę rewoltę. I myślę, że doczekamy się w bliskim czasie informacji ze strony rządu, jak wygląda rzeczywiście realna interwencja władz publicznych. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, co wypowiedzi pana wydaje mi się szczególnie istotne, mianowicie na to podkreślenie roli marksizmu jako formacji ideologicznej, która rzeczywiście ma charakter wyjątkowo infekcyjny, która jest groźniejsza niż jakakolwiek właściwie pandemia, bo jest to wirus, który trwa już ponad 100 lat i który przechodzi różne mutacje, coraz bardziej niebezpieczne i coraz bardziej zagrażające istnieniu naszej cywilizacji. Myślę, że na to musimy być bardzo wyczuleni.
nie dać sobie wmówić, że po pierwsze, że marksizm przeminął wraz z 89 rokiem w naszych realiach, że mamy do czynienia z sytuacją liberalizmu, który rzekomo szanuje prawa wszystkich i każdego. Mamy do czynienia z pewną symbiozą neoliberalizmu i neolewactwa i po prostu musimy rzeczywiście zwracać uwagę na ten trend kulturowy, bo on stanowi podłoże tej, czy stanowi powiedzmy podłoże tej strony przeciwnej, z którą mamy dzisiaj rzeczywiście do czynienia i z którą musimy się zmierzyć. Dziękuję ślicznie panu Aleksandrowi, księdzu profesorowi. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo. Szczęść Boże, Jan z Białegostoku. Witam ojca prowadzącego, profesorów. Maleńki wątek, taki, który w tej chwili wynoszę ze mszy świętej u nas w kościele, gdzie była mowa o tym, że nie ma wyroków kary śmierci w naszej, na naszym starym kontynencie, ale też w wielu krajach na świecie. I właśnie jak to się ma mordowanie nienarodzonych? To, co poruszył Trybunał Konstytucyjny nareszcie po dwóch latach odleżenia gdzieś tam w lodówce. To jest jeden temat. Drugi temat, to co bulwersuje, mamy partie, które utrzymujemy, na które z naszej kieszeni płacimy pieniążki po to, żeby istniały, a zbieramy, tak jak ostatnio zbieraliśmy u nas w kościele, bardzo fajnie cieszyłem się, że coś takiego może być, ale to nie powinno być, to państwo powinno zapewnić na Mikołaja, który malutkie dziecko, któremu biednemu mięśnie zanikają i zbieraliśmy wszędzie. Państwo powinno to zapewnić, kiedy utrzymujemy partię, wywalamy tyle pieniędzy na takie coś, też na przykład 100 milionów 3 lata temu na renowację cmentarza żydowskiego, a tutaj dzieciarnia mała i to wszystko, to nie powinno być miejsca. Dziwny ten kraj. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam pani Janie. To jest kolejny bardzo ważny wątek w tej sprawie. Także i ożywiona dyskusja dotycząca konieczności większego wsparcia państwa polskiego dla osób niepełnosprawnych i dla rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne. Bardzo proszę naszych gości. Jeśli można, no to warto tutaj wskazać, że w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, którego nikt nie czyta z tych protestujących, jest tam wyraźne wskazanie, napomnienie, dyrektywa dla władz publicznych, żeby właśnie zwiększyły także w wymiarze finansowym opiekę czy zaangażowanie państwa dla rodzin, które mają dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności. Ja jeszcze chciałbym odnieść się do tego, co pan słusznie tutaj wspomniał w kontekście kary śmierci, bo tak myślę, że gdyby spytać się tych wszystkich protestujących, maszerujących z tymi runopodobnymi znakami po ulicach polskich miast, czy są przeciwko karze śmierci, to pewno by powiedzieli, że są przeciwko karze śmierci. Gdyby ich się spytać, czy przejmują się losem psów przywiązanych do budy, czy mają długi łańcuch, czy niedługi, to pewno by się zaangażowali i powiedzieli, że tak, to jest bardzo ważna kwestia, czy te zwierzęta nie cierpią. Czy gdyby im powiedzieć, że no właśnie piekło kobiet, że trzeba chronić najsłabsze kobiety, dziewczęta od okrutnej kary śmierci za niezawinionej zupełnie, też by pewno przytaknęli. No i gdyby powiedzieć, że właśnie to jest ten problem, który oni właśnie popierają, a de facto no właśnie to jest wymierzanie kary śmierci dla osób, które nic złego nie zrobiły, nie popełniły najmniejszego przestępstwa i w cudzysłowie winą jest to, że przyszły na ten świat i Pan Bóg obdarzył je nieśmiertelną duszą. Warto w tym kontekście przytoczyć to słynne zdanie, bardzo celne, prezydenta Ronalda Reagana, który też, jak wiemy, jest na liście wrogów tych zrewoltowanych, no bo jego pomnik w Warszawie także został zdewastowany. Otóż Reagan powiedział, że tak się dziwnie składa, że za aborcją są ci, którzy jej nigdy nie doznali. I to jest rzeczywiście prawda, no bo to ja widziałem dzisiaj na ulicach Poznania takie ogłoszenie przez tych uczestników tych protestów wywieszone z listą postulatów. Pierwszy postulat: aborcja bez ograniczeń, a kolejny
to uwaga, uwaga, poszanowanie pełni praw człowieka. No, trudno o większy absurd, bo przecież prawo do życia warunkuje wszystkie inne prawa człowieka, w tym także prawo do wyboru swojej egzystencji, co mam robić ze swoim ciałem. No, jeżeli nie mam tego ciała i nie mam życia, no to nie mam i wyboru. Dziękuję, panie profesorze. Odbierzemy telefon. Proszę bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Szczęść Boże, Mariusz z Wrocławia. Witam, panie Mariuszu. Bardzo dziękuję za audycję, zresztą jak wszystkie. I bardzo, bardzo ciekawe są wszystkie wypowiedzi. Ja troszeczkę tak jakby z innej strony, od strony rodziny. Gdzie jest ta polska rodzina? Co się stało, że idziemy, byłem kilka dni temu na pogrzebie w centralnej Polsce i powiem, że do tego młodego człowieka, który odszedł mając 50 lat, ani jego dzieci, ani jego wnuki, ani jego rodzice, ani jego najbliższa rodzina, nikt nie przystąpił do Komunii Świętej. Jak próbowałem rozmawiać, to usłyszałem, dzisiaj są inne czasy, my jesteśmy staromodni. My nie nadążamy. To jest dla mnie przerażające. Przerażające jest też dla mnie to, ja jestem od kilku lat w wolontariacie na pielgrzymkach do Częstochowy i tam jest za dużo rajdu. Tam nie ma ci młodzi ludzie, którzy idą z jakimiś intencjami. Oni po prostu idą jak na rajd. Zachowują się, jakby byli na plaży. Słownictwo może nie aż tak wulgarne, jak to na tych marszach, ale niewiele odbiegające momentami. Ubrania dosłownie jak na plażę. Ja wiem, że może ja jestem stary, ale gdzie jak gdzie, ale nie na pielgrzymce. W kościele nie spotkałem, żeby którykolwiek z księży zwrócił uwagę, jak się ludzie ubierają. Byłem kilka lat temu w Tunezji, chciałem wejść do meczetu, to mi założono wór, żebym ichniejsze miejsce święte nie obrażał. A jak my się zachowujemy? My, katolicy. W Niemczech byłem, wchodzę do kościoła 2 minuty po godzinie 10:00, drzwi skrzypnęły, wszyscy się oglądają, byłem ostatnią osobą, która weszła do kościoła. A u nas, w naszych kościołach, jak na dworcu kolejowym. Wejście, wyjście w każdym momencie. Dzieci biegają, bawią się w berka, bawią się zabawkami. To jest po prostu przerażające. To jest, i tutaj nie jest winne państwo. Tutaj jest przede wszystkim elementarne wychowanie w rodzinie. To chyba... Przepraszam. Dziękuję, panie Mariuszu. Nie ma za co przepraszać. Po to nasze spotkanie, po to nasze rozmowy i otwarty mikrofon i możliwość także współtworzenia tego spotkania. Co się podziało z naszymi rodzinami? Sięgamy do tej podstawowej, fundamentalnej komórki, jaką jest każda rodzina. To był już ostatni telefon. Kto zechciałby się odnieść do naszego słuchacza, do pana Mariusza? No to ja wprawdzie tylko nie jako duszpasterz, bo myślę, że ksiądz profesor Bortkiewicz byłby lepszym tutaj znawcą teoretycznym, a ja jako praktyk. Wydaje mi się, że pan tu wskazał na pewne rzeczy. Po pierwsze, ta bezstresowość w wychowaniu, czyli brak wymagań, powoduje, że ludzie nie wiedzą, jaki jest kierunek, jaki jest cel życia, i to i w rodzinie, i to samo jest w naszym tak zwanym duszpasterstwie. A po drugie, proszę zwrócić uwagę, że myśmy przekierowali całą edukację młodego pokolenia na wymiar ich sukcesu zawodowego. Tymczasem, czy nie warto by było w naszych rodzinach sięgnąć do dziadków, pradziadków, prapradziadków, pokazać genealogię, pokazać różnorakie, prawda, sukcesy, poświęcenia tych wszystkich naszych przodków, osadzić to w całym kontekście historycznym. A to też powinno się dziać na lekcjach historii, które były przez lata tak, a nie inaczej pokazywane. Wtedy człowiek wie, skąd jest. No i oczywiście wie, dokąd idzie. No ostatecznie to mu daje religia, ten ostateczny cel życia ludzkiego, ale także dzięki temu porządkuje swoje relacje z dziewczyną, później z żoną, później z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. To jest pewien ciąg pokoleń. Wtedy jest szczęśliwy.
kiedy wie, po co żyje. Mam wrażenie, że to pokolenie, oszukano to pokolenie, mówiąc, że wtedy będzie, jak będą mieli pieniądze. Oni teraz są raczej pokoleniem dobrobytu, o wiele większym niż my za ich czasów, nasi ojcowie i tak dalej. Ale mimo to nie wiedzą, po co żyją, bo wiedzą, że ani z tabletem nie są szczęśliwi, ani jak się napiją, nie są szczęśliwi, ani jak użyją jakichś tam narkotyków, też nie. I to jest, to wszystko trzeba porządkować. A jeśli się to ustawi, przynajmniej w jakichś punktach, w jakimś życiu naszym duszpasterskim, na nogi, głową do góry, a nogi na dole, to rzeczywiście moim zdaniem mamy szansę powrotu czy odzyskiwania tych ludzi, bo rzeczywiście jest duże zagrożenie. Bardzo dziękuję. Więcej w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Maryja o godzinie 21:30. Wojna cywilizacji. Bardzo gorąco dziękuję naszym gościom, księdzu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Pawłowi Bortkiewiczowi, Chrystusowcowi. Dziękuję ślicznie, księże profesorze. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo serdecznie. Bóg zapłać. Z nami był także pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję, z Panem Bogiem. I pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, także bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Dziękuję uprzejmie, szczęść Dziękujemy Boże. Także wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.